Witam Państwa w programie Kariera w Brightonie. Dzisiaj zaczniemy od dwóch meczów reprezentacyjnych naszego menadżera Playa, a następnie rozegramy sobie trzy ligowe spotkania, które wyszły naprawdę bardzo interesująco. Zaczynamy od pierwszego meczu z Rosją, który miał być dla Playa sprawdziany. Tradycyjnie rozpoczynamy od pokazania Państwu, jak wygląda skład reprezentacji Polski na mecz z Rosją. Jako, że oczywiście jest to yy, menadżer nasz z Brightonu, to wszystkie mecze reprezentacyjne są przez nas relacjonowane tego. Tego właśnie kraju. Także zaczynamy z Rosją. Zobaczmy, jak potoczyły się wydarzenia w tym meczu. Już na samym początku Polska zaatakowała sobota, czyli zawodnik z naszego klubu pędził świetnie. Podał do Lewandowskiego, niestety, podanie zostało przejęte i Polska straciła okazję, żeby na samym początku już zyskać prowadzenie. 19 minuta i obraniak postanowił uderzyć, i naprawdę było to potężne uderzenie na nieszczęście Polski. Bramkarz stał na miejscu Rosji i Skończyło się wszystko dobrze dla tego zespołu A tutaj widzimy atak Rosji Pierwszy tak naprawdę w tym meczu Bardzo groźny, ale bez bramki 38 minuta I ponownie strzał Polski I niecelny, nadal wszystko jest niecelne Sobota w 51 minucie Postanowił dośrodkować sobota I niewiele brakowało A Perkis zmieściłby tą piłkę w siatce Właśnie głową Błaszczykowski w 58 minucie Wdał się w dribbling w polu karnym Błaszczykowski podał do lewego A Lewandowski a, no niestety trafił prosto bramkarza. 66 minuta. Polański przy piłce. Polański do Lewandowskiego. Lewandowski. Lewandowski uderza i mamy, proszę Państwa, pierwszą bramkę. Zawodnik Borusi Dortmund. Bardzo dobrze uderzył i mamy 1 do zera. Rosja przegrywa w tym meczu z Polską. Jest to sytuacja bardzo, ale to bardzo ciesząca fanów zapewne tego kraju. I. I no nie mała niespodzianka, ponieważ wszyscy na początku zakładali, że Polska przegra. No a tutaj w 79 minucie mamy niestety gola wyrównującego i jest 1 do 1. Samedow, same do strzela w bramkę i tym e, uderzeniem Polska traci nadzieję na jakiekolwiek szanse na wygraną. Matuszczak, e, podaje do Obraniaka. Jeszcze Polska starała się walczyć, ale wszystkie uderzenia szły prosto w bramkarza bez Ambicji, naprawdę. Potem, jakby Polska się załamała, często, często to widujemy, ale no niestety tym razem tak samo. Eee, sobota był strasznie zmęczony, został zmieniony przez, e, przez menadżera na Sobiecha. I zobaczmy, jak teraz się potoczy. Niestety, to nie Polska była w ataku. Jeszcze Rosja miała w 89. minucie świetną szansę, ale szczęsny popisał się genialną obroną. I mecz zakończył się wynikiem 1 do 1, co i tak jest chyba sprawiedliwym rezultatem. Wracamy do naszego studia, żeby zapowiedzieć kolejny mecz, tym razem z Nową Zelandią. Jak potoczyło się wszystko? Zapraszam na relację. Nowa Zelandia teoretycznie. Gorszy przeciwnik od zespołu polskiego, niemniej jednak nie wolno nikogo lekceważyć, jak? Wiadomo, w piłce nożnej wszystko jest nieprzewidywalne. Zanim jednak rozpoczął się mecz, menażer postanowił zrobić parę zmian w formacji, ponieważ nie odpowiadał mu jeden napastnik z przodu. Lewandowski jest dobrym naprawdę e, graczem, ale nie wystarczy, żeby, z, z, żeby po prostu zdobywać trzy punkty w każdym meczu. Dlatego też sobota został wystawiony jako mu e, pomocny napastnik drugi, a obraniak cofnął się trochę do tyłu. No i zaczynamy mecz z Nową Zelandią. Mamy minutę ósmą i Nowa Zelandia właśnie w ataku. Kit jest obecnie przy piłce, podaje do Wooda. Wood do Royasa, ten podaje ponownie do Wooda, i niestety w dziewiątej minucie Polska traci bramkę. Szczęsny był bez szans. Tak zwane em, Nowa Zelandia tak zwanie rozklepała Polskę, nie było tutaj nic do gadania. 18 minuta. Matuszczak podaje do soboty. Sobota się obraca z piłką, uderza i mamy 1 do jednego. Ten zawodnik z klubu Brighton Hall w Albion, genialnie uderzył i znalazł się naprawdę w dobrej sytuacji. Świetna gra tego zawodnika, bardzo dobrze asystował oraz strzelał, tylko tak dalej. E, idziemy do kolejnej akcji, już w chwilę potem w 18 minucie atak niestety Nowej Zelandii, małe potknięcie tam obrońcy Polski, który nie był w stanie wybić tej, tej piłki. W 21 minucie ponownie Łód wpisuje się na listę strzelców i 2 do 1 dla Nowej Zelandii. 29 minuta, Lewandowski pędzi po błędzie, po błędzie obrony Nowej Zelandii, Lewandowski był sam na sam, a on takich sytuacji nie marnuje i w 31 minucie mamy 2 do 2, cóż to był za mecz naprawdę, wszyscy mogli tylko podziwiać co tu się działo, genialne widowisko, dużo bramek i to dopiero 30 minut po rozpoczęciu. Kolejną akcję mamy w 48 minucie, czyli już druga połowa. Niestety ponownie Polska traci gola i jest do tyłu o jeden. Czy zdoła wrócić ze stanu 3 do 2? Wspaniały mecz. A my jesteśmy przy ostatniej. Akcji już w tym meczu relacjonowanej przez nas jest 75. minuta, Błaszczykowski przy piłce podaje do soboty, sobota, postanowił uderzyć i trafia w 77. minucie, jest to bohater dzisiejszego meczu, to na pewno. Dwie bramki dla Polski, zawodnik z Brightonu popisał się świetną formą, świetnymi strzałami i nic więcej od niego wymagać nie można, bo naprawdę genialnie zagrał ten mecz. I tak oto kończy się 3 do 3 cała ta rozgrywka, świetne spotkanie, niemniej jednak Polska chyba lekko zawiodła. A teraz spotkanie ligowe z Arsenalem. Tak oto wyglądał skład na mecz z właśnie tą potęgą. Wszystko było w sumie w porządku. Nikt nie był za bardzo zmęczony, niektórzy tylko lekko po meczach reprezentacyjnych, ale wszystko było pod kontrolą. Niestety, przez błąd naszego kamerzysty, muszę tylko powiedzieć, że Brighton wygrał 1 do 0. A my przechodzimy do meczu z Boltonem. Kolejne spotkanie ligowe, właśnie w naszym programie. Tym razem Bolton będzie gospodarzem tego meczu, a właśnie Brighton będzie na wyjeździe. Zobaczmy na skład nasz. Sobota Traore w pomocy, oczywiście z Malonejem w sukurs i zobaczymy, jak mecz się nasz rozwinie. Mamy piątą minutę i Morris już miał szansę strzelić. Morris, który został wprowadzony za Ezekiela, trafia. Trafia w szóstej minucie. Świetnie przepchał tam wszystko, i dzięki niemu Brighton wychodzi na prowadzenie 1 do 0 Wy właśnie w właśnie tej minucie. Jeszcze Moonwalk, żeby pokazać, jak bardzo się Cieszy. Natomiast my przechodzimy do kolejnej akcji, która już jest w 10. minucie. Ponownie Brighton w ataku. Traoré podaje świetną piłkę do soboty i ten uderza, ale niestety minimalnie obok bramki. 21 minuta, Wellington. Wellington przy piłce, dribbling w polu karnym. Ponownie dribbling, uderzenie i bramkarz ledwo, ledwo to obronił, a mogła być naprawdę przepiękna bramka. 34 minuta i tym razem to Bolton w ataku. Niewiele brakowało, a zmieściłby tą piłkę w Płaskim uderzeniem 45. Minuta. Wild uderza na szczęście prosto w kuszczaka, i nie było obaw, żeby ktoś tutaj strzelił. Czyli nadal wygrywamy 1 do 0 do 0. Brighton na prowadzeniu. Małe zmiany w składzie, małe zmiany I mamy 67. minutę Sako jako jeden z najlepszych wolnych tutaj uderza I niestety bramkarz wyłapuje Choć piłka leciała naprawdę bardzo dobrym torem Mamy 75. minutę I Bolton w naparciu Bolton niestety rozegali świetną akcję I gog w 75. minucie strzela na 1 do 1 Co nie zapowiadało łatwej końcówki dla Brightonu Który zdecydowanie przyjechał tutaj po zwycięstwo Chociaż gramy na obiekcie Boltonu Wiadomo, nigdy u e, gospodarzy nie jest łatwo 79. minuta, już 80. podanie do Wellitona Welliton leci, Welliton sam na sam Welliton i niestety jakimś cudem nie trafił A bramkarz popisał się jedną z najlepszych interwencji w tym meczu Mamy 90. minutę, Ezekiel pędzi po skrzydle Ezekiel świetnie zadryblował w polu karnym Uderza lewą nogą i zdecydowanie powinien robić to prawą I to tyle, mecz kończy się 1 do 1 no a teraz przyszedł czas na mecz Pucharowy z Wigan Athletic, tym klubem, który ostatnio przegrał z nami 5 do 0. I jako, że był to ćwierć finał, wszyscy wiązali z tym ogromną nadzieję Capital One, czyli Puchar, który jest w naszym zasięgu. Każdy myślał, że będzie prosto po ostatnim sporym zwycięstwie, ale jak wiadomo w piłce nożnej nic nie jest oczywiste. Tutaj zawsze trzeba starać się tak samo, dlatego skład był naprawdę dobry. Co prawda, Buckley usiadł na ławce, ale wszyscy mieli nadzieję, że Morris go świetnie zastąpi. A więc atakujemy od 6. minuty. Welliton przy piłce. Wellington. Wellington. uderza, ale bramkarz świetnie broni i sparwał piłkę na rzut rożny. Kolejna akcja już w 17. minucie. Morris, Morris, Morris uderza, ale troszkę ponad bramką. Troszkę za mocno musi opanować te siły 32. minuta. 32. minuta i zabawa jednego z obrońców swoim, swoim, swojej części boiska. Wellbeck przejmuje, uderza i powiem, żeby jakby trochę to zmierzało w inną stronę, byłaby bramka. 43 minuta, Wellington uderza i moi drodzy, tego strzału już zatrzymać się nie da, w 43 minucie dzięki Wellingtonowi przejmujemy prowadzenie w tym meczu. Ponownie Moonwalk, chyba się nauczyli jakiegoś nowej, nowego tańca, dlatego wykorzystują teraz tą cieszynkę bardzo ładnie. Idziemy dalej, 45 minuta ponownie. Brighton w ataku widocznie dobrze im się grało z Wigan Athletic, Morris. Morris miał okazję, ale lewą nogą niepotrzebnie. Mógł prawą to wykończyć, uderzył i jest nadal 0 do 0. 51 do 0, przepraszam. 53 minuta Wellington, przepiękny trik i uderza, ale niestety nie trafia. Kolejna akcja 58 minuta, ale to teraz dla Wigan. Świetną obroną popisał się kuszczak po genialnym wypuszczeniu w uliczkę jednego zawodników Wigan. 60 minuta, czyli chwila później i ponownie kuszczak z wielką obroną. Dał nam nadal 1 do 0, które utrzymaliśmy dzięki niemu. Jedziemy dalej, tutaj rzut wolny, który się nie udał, ale my mamy już 79 minutę, sobota uderzył jak z armaty i ledwo, ledwo bramkarz Wigan to obronił, a my wygrywamy 1 do 0 i tym oto sposobem Brighton przechodzi dalej. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczmy jeszcze na Capital One. Gramy następny mecz z Manchesterem City, czyli półfinał, a zobaczmy jeszcze na tabelę ligową. Brighton na piątym miejscu z 29 punktami. 5 punktów do Chelsea nam brakuje, ale to nie jest jeszcze aż taki problem. Dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia kolejnym razem.